tyle wylatanych godzin w Akademii Sky Strike i po co? Żeby mnie wyrzucili? Żeby utknąć tu? Kupi Imperium. Republika macie gdzieś. Imperium tak dalej. Mądrze wybieraj stronę. Jest tylko jedna strona. Twoja? Rodi! Dobrze cię widzieć. Słuchaj, stary, szukam znajomego, Baldory. Znasz go? Po tym, jak mnie wystawiłeś przy robocie dla Czerki? Zapomnij! Daj spokój, jakoś się ułożyło. Musiało, bo wciąż tu jesteś. Zmiata! Sam sobie znajdź Baldorę. Możecie pogadać o waszych durnych brodach. A więc ma brodę. Kumam. Dejarik wymaga połowy taktycznego zmysłu Kubikana. Prostota umieszczenia tych opcji w odpowiednim miejscu tak sprawia, że rysuje się jak geniusz. Nic mi nie powiesz? Daję ci tu serce na dłoń! Hej, panie Baldora! Minęło kopę lat, co? Rozpytywał o pana mój znajomy Łuki. Chyba mylisz mnie z tym nieznośnym facetem na górze. Mój błąd. 2000 kredytów? Nie o takiej kwocie mówiliśmy. Już mogę zająć. Cena chaty wypieje. To tylko wyścig. Dasz radę. Drobne poprawki i sięgniesz po mistrzostwo. Mogę wam załatwić tyle wełny z Muniaka, ile zapragniecie. Pytanie brzmi, czy stać was na... Wciąż wozisz frak dla Czarnego Słońca? Tak. Dość powiedzieć, że zewnętrzne rubieże są zamożne. Zatrudniają jak szaleni. Wiesz, wyglądasz jak mój znajomek, niejaki Baldora. Wyglądam ci jak ten cymbał pijący merenzańskie złoto? Stać go na merenzańskie złoto? Miła rzecz, co nie? Uczyłem się języka łuki. Zademonstrować? Nieźle, co? Han Solo? Ekspert imperialny Ralsius Baldora. Miło mi pana w końcu poznać. Ciii, może byś nie wrzeszczał? Och, tak, tak, bo widzimy się incognito. No chodź, musimy cię stąd zabrać. No to w drogę. Mam informacje, o które prosiłeś. Oczywiście nie tu. W lesie ukryłem dwie kostki danych. Tak dla bezpieczeństwa. Chyba sobie żartujesz. Na jednej są trasy konwojów Imperium, punkty paliwowe, skrywki z bronią. Wszystko dla Republiki. W zamian za bezpieczeństwo i azyl. A dane wywiadowcze z Kaszyku? W innym miejscu. Uwierz, mam wszystko, co potrzebne, by wyzwolić Łuki. Powiedz skąd... Co ciekawe, większość statystyków zabijają ich uczniowie. Ojej. Znajomi? To pewnie twoja wina. Jak zwykle. Zasada numer jeden, Solo? Żadnych walk. Jasne. Musimy wiać. Schowałem pierwszą kostkę danych w generatorze przed nami. Naprawdę nie mogłeś wziąć tych danych ze sobą, co? Panie Solo, jestem teraz tak... ...alnym agentem. Mogłem przynieść informacji w takim miejscu. W kabinie broni się od... No cóż, łajdaków. Szturmowcy, bądź cicho, musimy się ich pozbyć. Nie, 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 ty to... Mój blaster jest tylko na pokaz. Nie umiem strzelać. Ha, świetnie.
admirał kazał znaleźć się zdrajcę. Nie możemy pozwolić sobie na takie przecieki. Deserter jest statystykiem, zapewne w przebraniu. Miejcie oczy otwarte. Sprawdzimy okolice, a potem ruszymy na zamek. Strzelaj, kupo złomu! Mam. Damy radę i kosztę, powinny pomóc twoim przyjaciołom z Republiki. Uwaga! Jest ich więcej! Najważniejsze jest wyczucie czasu. Gdzie dane dotyczące Kashiku? W takiej ślicznej kapliczce, głębiej w lesie. Naprzód! Musisz posiadać cenne dane, skoro wysyłają po ciebie tylu szturmowców. Imperium jest w gorszym stanie niż ktokolwiek sądzi. I strasznie się boję, że Republika się o tym dowie. Flota spala więcej paliwa, uciekając przed waszymi atakami, niż może uzupełnić. Jeden na 148 oficerów Imperium szuka azylu. Liczebność naszych myśliwców spadła o 3,4%. Wszystko świetnie, ale co z Kashikiem? Jesteś pewien, że twoje dane mogą pomóc Łokim? Pozwolą wam dostać się na planetę. Co zamierza zrobić Republik? Życz mi szczęścia! Niewiele, ale ja i Chewie sami zlikwidujemy te obozy pracy, jeśli będzie trzeba. Ach, tak! Chyba się martwisz. To dlatego, że Mas się na ciebie złości? Na pewno lada chwila cię... Widać, jak dobrze znasz Mas. Tam musimy znaleźć kapliczkę. Będę tutaj czekał. Cały zdrowy. Ładunek aktywny. Tak, wspaniale, mój nowy przyjaciel. Ciężki strzelnik. Rewelacja. Co za strzał. Zostawiłem te dane o łuki.
Znajdę je. Ewidentnie tu ich nie ma. W ten sposób stracę rękę. Mam posiłki. Padnij. Padam! Dostać się na łukich. A teraz na sławnego sokoła. Znasz sokoła? Tak. Myślę, że średnio około 2,2 na 300 imperialnych zna sokoła Millennium, Hanie Solo. Nie powinniśmy udać się na statek? Musimy stąd szybko wiać! Co mam zrobić? Zamknij się i biegnij, jasne? Ja ich powstrzymam. Ty przygotuj statek do lotu. Najważniejsze jest wyczucie czasu. Życz mi szczęścia. Czuj, to stanowczo nie mój dzień. Warunek aktywny. Cóż za niezwykły łód szczęścia. He, ten dzień wcale nie jest taki zły. Generale Solo mówi Aiden Versio. Oddział Inferno przybył z pomocą. Cieszę się na wasz widok. Co panią sprowadza, pani komando? Pan, generale. Przysyła nas senator Organa. Cofam swoje słowa, czuj. To co? Dzień rodem z koszmarów. Na ziemi macie czysto, ale nadlatują tajni przyjaciela. Mogliby chociaż raz odpuścić i po prostu zwiać. Żadna w tym zabawa, generale.
nas jest na łączach. Nie chcę z nią teraz rozmawiać. Han Solo. Hej, Maz. Zawsze zacieram ślad, tak mówiłeś. A teraz na twoim jeziorze latają statki. Mogę wyjaśnić. Nie wyjaśniaj. Sądź mi ten bałagan. Wiem, że to nie twoja wina, Czubaka. Generale, skupiamy ogień na tym krążowniku. Dołącza pan? Tak, poślijmy go na dno.